Witajcie. No, Cześć. nadszedł czas, że nagrywamy wam właśnie vloga tutaj z montażu. Pokażemy mniej więcej, jak to wygląda u nas. No, coś tam zobaczycie, co nieco, ale... Sprzętu kawałek może. Coś tu porozmawiamy sobie. Ale na początek może opowiem, jak... No, daliśmy dupy po całości dzisiaj. Bo sprzęty u mnie tam wszystkie, Filip zawsze ładujemy, baterie zgrywa sobie na laptopa i zabiera materiały do domu. Chociaż i tak teraz już najczęściej to montujemy no, tutaj już na laptopie przeważnie montujemy. Teraz nawet on jest szybszy od tego komputera dużego. No, trochę. Ale tak tutaj wzięliśmy, żeby sobie posiedzieć na spokojnie, coś ponagrywać. I co? No przyjechaliśmy, z godzinę siedzieliśmy, coś się przygotowujemy tutaj. I Filip nagle tam coś patrzę, jakieś dziwne miny robi się tam, już po głowie drapie. Mówi, kurde, zapomnieliśmy kamery zabrać. No to wiecie, no. To się odzwyczailiśmy. A on zawsze tylko karty co najwyżej brał. Ale no, na koniec nawet nie karty, tylko szczytywałeś u mnie. Od razu zgrywałem. To nie było sensu tego wozić tędy i z powrotem. No, a to... W sumie to takie głupie trochę uczucie jest, bo... Wy ten filmik tak naprawdę już widzieliście, ale my to... Ale my teraz go robiąc, zobaczycie, wiemy, że jeszcze go nie wiedzieliście. Że jeszcze go nie widzieliście, a to co mówimy teraz, zobaczycie później po tym filmiku. No, no takie jest... głupie, sami rozumiecie. Ale no, to tak to jest. Jakoś w miarę po całości mówiłeś, nie? Nie będę tam cięcia. Nie, tu chyba było dobrze. Nie masz przy vlogu dużo tutaj... No jak bo, z kilku maszyn to w zasadzie. No bo tutaj filmik z 900 i z T7, no to tam nie jest jednym ciągiem, chociaż czasami się gdzieś tam zdarzy, jakieś cięcie się zrobi, no. czy telefon zadzwoni, no różnie to jest. Ale taki zwykły filmik pod muzykę, no to już wiadomo, więcej zabawy tam jest. Ale no, tak to jest. A ja tutaj właśnie, nie wiem czy już w ogóle zauważyliście to, wprowadziliśmy niedawno, w ostatnim filmiku dopiero, w jednym było, takie nakładki tutaj, Instagram, Facebook, Snapchat, zaraz pokażemy, 37 sekunda była, o, widzicie? Zatrzymaj. Tutaj ekran mi się wyłączył w kamerze, czekaj, jak ja tu kliknę. Powinno się pokazać. Pokaże się, myślę, że wam tutaj nic nie zasłoni. Nie, to ja widzę tylko tu, aha, dobra. Takie nakładeczki tutaj. Widać coś tam? Widać. Coś jest. To spostrzegawczy już tam pewnie widzieli. Tak. No, napiszcie w komentarzach, czy wam się to podoba, czy nie podoba. No a to co jakiś czas to wyskakuje, ja nawet nie wiem. Na jakiej zasadzie to działa, ale gdzieś tam to... Myszka jeszcze jest ta sama. Tak jak wyjdzie w zasadzie losowo, to się staram się dawać, bo... No, zasada co 20 czy co 30 sekund to bez sensu. No nie wiem, no, klikam, aż trafię może na coś innego. To tutaj jak jeździłeś, to powinno gdzieś być. O, jest. A to też snap się trafił akurat. Przewijać może... No, ale no... No wiecie, no... Różne... Snapchat, Instagram i Facebook. Facebook się wyświetla. A takie, mi się to podoba, takie ciekawe. Trochę ruchu jest w tej kamerze. Znaczy, może nie w kamerze, na ekranie. Bo... Ja już się, powiem wam, odzwyczaiłem od komputerów. Gdzieś tylko ten telefon. W sumie nigdy komputera jakoś tak nie miałem. Pod dostatkiem, żeby mi był potrzebny. Tak, gdzieś tam, do biura się szło i... Tak, bo jeździsz od małego. No, właśnie. A to może historia gdzieś w kabinie. Jakoś tak no. Dziwnie, i tak live'owo się czuję trochę. Tak. A właśnie, tak, no bo my tutaj nagrywamy w domu, a tak się czujemy, jakbyśmy jakiegoś live'a robili prawie, no bo tak raczej live'y są w domu. A taką mamy tutaj niespodziankę, byśmy zrobili, myślę, na 30 tysięcy subów, jak wybije, to nagrywamy live'a jakiegoś. No zobaczymy z czego. Chyba nawet realny, fajny pomysł. No. Też trzeba by coś z tym A zacząć. A tutaj coś ja jeszcze miałem powiedzieć na tym temacie. Tutaj to tego. Nakładki powiedziałeś. A Kielce właśnie. Będziemy w Kielcach.
prawdopodobnie w niedzielę to będzie... 17. A, nasz kalendarz nieaktualny już tutaj wisi. Faktycznie. 17 marca będziemy prawdopodobnie w Kielcach, także śmiało tam do nas podchodzić, nic się nie bać. My chętnie porozmawiamy. No, my tam jesteśmy otwarci, też się kiedyś baliśmy tak w sumie. No i ja wiem jak to jest, tak, ale to się nic nie trzeba bać. Też wiem jak to jest. No, a jak ty gadasz czy montujesz, bo ja nie wiem, ja nie patrzę co ty robisz. I gadam, ty oglądasz, bo co? Znaczy oglądam, bo tu nie masz oglądam, co tu tam jest w zasadzie. Filozofii do robienia żadnej. Tylko jak z 912 do T7 przeskakujesz. To tam, to przejście jakieś ładne trzeba dać, żeby... No, zobaczymy na miniaturkę jeszcze, co tutaj ciekawego. No, jakby to był live, to byśmy mogli porozmawiać z wami, byście nam powiedzieli, coś doradzili, a to takie... Ale nie ma co więcej kombinować. Będzie live, to będziemy rozmawiać. Na pewno łatwiej, no bo jednak jest jakiś kontakt. No. Możecie coś tam do nas... A tu no co zrobisz? Nic, co pan zrobisz? Nic pan nie zrobisz. Dokładnie. Było w jakimś serialu to. Kurde, ale to już ty młodszy jesteś ode mnie, to mnie pamiętasz. A ja to mały byłem, pamiętam. Coś takiego leciało w telewizji. Sąsiedzi, nie, jakoś chyba inaczej. No nie wiem, nie będę wymyślał. No, 3 lata młodszy to tam. Nie ma tragedii. A tak właśnie w ogóle kiedyś była mowa, jak my się poznaliśmy. No, sobie tak wspominaliśmy. Bo pytacie, czy my jesteśmy bracia, czy co to, rodzina, nie rodzina. A nie, my się poznaliśmy tak naprawdę, tak porządnie to rok będzie. No. Jak tak zaczęliśmy ostrzej działać. Bo Filip teraz montuje filmy, tu nagrywa, a wcześniej Miłosz montował. Możliwe, że kiedyś też go poznacie. Też bardzo fajny gość. Także miło było. A pomoc by się przydała. I on się zna też aspekcie. Na wszystkim. Robotę zrobi i zmontuje. No wcześniej nagrywanie to było takie złapanki. Każdy kto mógł nagrywał i tam. I później ten co montował też musiał mieć wesoło. No. Nie bardzo wie co jest. Jak ja pierwszy raz do Filipa z materiałami przyjechałem na montaż, no to tam on... Na lustrzance były materiały z początku kariery kanału. Jakieś tak. Tam ile to miały? Prawie 2 lata? Czy półtora roku? Półtora roku tak, nie? Patrzyliśmy. I my kasowaliśmy, wyobraźcie sobie, na bieżąco, na wariata, bo często ja gdzieś tam komuś szybko sprzęt szykował miejsca, no narobiłem, mówię, nagrywaj tam, no ale widzicie, no i jakoś tak powstał kanał. A teraz, no Filip robi tu wszystko po swojemu, układa sobie, najlepiej wie, gdzie co jest i no i to jest najlepsze. Na bieżąco, jak nagrane, trzeba to zrzucać no na pendrive'y, karty puste zostawiać, bo to nigdy nie wiadomo, co wyjdzie. A my się, no nie znaliśmy tak w ogóle praktycznie, ja tylko tam tak, z widzenia gdzieś przejeżdżałem, tam gdzieś się pałętał, nie miał co ze sobą zrobić, widziałem. A no, moja siostra chodziła z nim do gimnazjum też. A tak w ogóle to nasi dziadkowie się dobrze znali, no to już kupę lat tam, ale to tak... To jeden o drugim wiedział o istnieniu, ale tak, nic dokładnie. Więcej. Wiedzieliśmy o sobie, ale jakoś tak nigdy nie wiem, no... Ani okazji. Ja tam jakoś istnieniu. Też nie wiedziałem, że on jest taki agent, bo naprawdę zdziwiłem się, jak go poznałem pozytywnie. Ale no, kiedyś kosiliśmy kukurydzę tutaj właśnie u Filipa w miejscowości. Ile tu my mamy? 5 km do siebie, gdzieś no, tak drogą. W prostej linii jest bliziutko, ale takie drogi trochę jest wykrętasów. A my się tutaj tak poznaliśmy, kiedyś siedzę sobie w ciągniku, Leksion kosi. Przyraz ktoś. Przyliz jakiś tutaj gość, nie? I gadać mu się chce. No, widziałem z daleka, kto to idzie. Podszedł, pogadał, a ja akurat nagrywałem sam tam coś. To była kukurydza nagrywana 2017. Tak, 2017. Kukurydza. I później już w planach był tam ciągnik co za morze, to był pierwszy Filipa filmik, który montował. Nagrywany jeszcze przez pierwszy, nie, drugi. Drugi. Ta kukurydza była pierwsza. Była pierwsza, no tak. No to mów mi, bo widzisz, no wiesz, że ja no takich ja rzeczy wiem, mogę nie pamiętać, bo ja to trochę mam na głowie. A no i co, no tak podszedł, żeśmy pogadali sobie. I tam pewnie on już, jak później wspomniał, że już mu się marzyło, żeby ze mną współpracować wcześniej, już no, tam się gdzieś... Myślało o tym. A mógł od razu podchodzić, gdzieś tam pogadać, a nie tak. A ja no nie miałem pojęcia nawet, że on tutaj się tak w moich warunkach sprawdzi, bo tutaj już wielu było, którzy się tutaj wykruszyli. Nie, no po prostu my tu mamy swoje tematy takie czasami. No i tematy że... i trochę...
Robota też. No robota, tematy głównie mam na myśli, wiesz, no bo... Bo nie każdy takie coś wytrzymuje. Jeden może robić, drugi powie, że pierniczy to. Tak to bywa. A tu widzicie, no. Robimy sobie po malutku. Teraz właśnie daję nakładki już. No. Logo jest dodane. W lewy dolny róg jest logo, w prawy górny róg jest nakładka. Tutaj widzicie duża. Widać jeszcze przed zmniejszeniem, przed wszystkim. To co, ty już masz przycięte tylko nakładki i render? Nakładki i render już wszystko. No popatrzcie, widzicie. No vlog jest fajnie właśnie. Akurat czasem nawet na ostatnią chwilę jak się robi, to też ze spokojem można to wszystko sobie ogarnąć, bo wiadomo, że jak się fajnie to nagra, to nie ma za dużo zabawy i tego wszystkiego. Bo jednak ze zwykłym filmikiem to ujęcia trzeba poprzeglądać, popatrzeć, czy... A, bo do muzyki dograć stabilny, wszystko. Dograć do muzyki. To... Właśnie z tą muzyką. Tak zawsze mieliśmy jakieś tam muzykę się brało, nie brało, jakieś tam źródła były, później NCS Music poznaliśmy, tam ktoś mi podpowiedział. No i powiem wam, że muzyka nam się kończy już, no do już filmików. Pomału. Nie mamy już... A tak jeszcze w sumie może ktoś podpowie, bo naprawdę, no głupio się przyznać, ale jakoś tak jeszcze nie mieliśmy potrzeby. Jak to jest z tym kupowaniem legalnie prawa autorskie, czy to można właśnie kupić... Do użycia w tym. Do użycia filmiku, że normalnie bierzemy piosenkę, załóżmy tam, no nie wiem, najsławniejszych tam wykonawców, jacy są, możemy sobie wykupić jakoś i to będzie śmigać, czy nie ma takiej opcji, bo... Trzeba myśleć o jakichś, kurde, innych remiksach, czy... Bo będzie lipa, bo vlogi szły przez zimę, tak, no to muzyki się tam raczej nie używa. Ale już... A zacznie się teraz pomału. Już coraz więcej. A wiosna idzie... Nie jeden by powiedział, że niestety, a dla nas to tylko i wyłącznie niestety i daj Boże. No, zajęcia jest dużo więcej, ale no jakaś satysfakcja jest, no, i tak. Oglądacie, miło tam komentujecie, no to naprawdę jest jak duży kop. Jak się czyta komentarze, jak się widzi tą ilość subskrypcji, tych łapek, wyświetleń, szczególnie pod żniwami, to ja tak się naprawdę, no nie, w ogóle się nie spodziewałem, że gdzieś tych subskrypcji tyle zdobędziemy kiedyś tam, no ja już myślałem, no jak 1000 przekroczymy, to będzie nie wiadomo co. A to tak wyszło, no jak wyszło, no dziękujemy bardzo za to, że tak jest. No nie zamierzamy na razie nic tam zmieniać, będziemy ciągnąć to dalej. Cały czas kontynuować. A tutaj jeszcze... A wszystko. Wszystko. Coś jeszcze zacząłeś mówić i zapomniałem, co miałem powiedzieć. No, z 900. Myślałem, że nie będzie nas w ogóle słychać, ale jednak słychać coś tam. Ciebie mnie tam no. Nie było. Ale tam z początku krzyczałem jak do jakiegoś psa, czy nie wiem do kogo. No bo mikrofon jest blisko głowy, no to tam w miarę słychać to. Mamy gotowe. A filmików tak... No, a wiem co miałem mówić, bo się śmialiśmy kiedyś, że ten duży komputer to jest na węgiel, że tam łopatą jakiś gościu siedzi, rzuca węgiel, a laptopik no to sobie tam śmiga na bateryjce. Nie dorzuci ci tam węgla? Nie trzeba jeszcze. A to ja już... Mało montowania, to... To z takich głupich takich gadek gdzieś ze szkoły pamiętam, tam jaja z kogoś robi, że tam o, ma komputer na węgiel, jeszcze prehistoria jakieś tam, no wiecie jak a to a jeszcze szkole. Mieliśmy mówić o godzinach publikacji a to, filmów. No to było. Było? No właśnie, no w tym filmie, który montujesz. No widzisz. No bo to, no wiecie jak, no to jak głupia już, taka jak sytuacja, było bo tu to niby montujemy, a to dopiero będzie to wszystko się nie tak. Nie będę powtarzał. Niby tu jest filmik wcześniej, w sumie jednocześnie, a jak ale... macie może jakiś inny pomysł, to też napiszcie w komentarzu, inaczej ogólnie, niż tam było powiedziane. Ogólnie na różne, nawet i szalone, głupie, dziwne tak, pomysły jesteśmy zdatni. Staramy odpisywać, trzymać kontakt z oglądającymi, także... Tylko powtarzam kolejny raz, piszcie konkretnie, co, o co chodzi, co potrzeba, coś, ale nie tam jakieś siema, elo, i machanie, co, machanie, co słychać. Było, tak miałeś no ostatnio, bo, nie? Chyba 10 razy no, ci gościu pomacha. Pomacha, no dobra, czasem załóżmy, że komuś odmacham, czy tam odpiszę mu to siema, ale no później pół dnia minie, zanim my się gdzieś tam w końcu złapiemy, że on naprawdę miał jakąś sprawę, a nie chciał tak sobie, o wiecie, no, pobajerować.
A najlepsze takie, wchodzi mi pytanie, no, nawet się nie musisz witać, ale tam, no to napisz sobie to siema czy coś i tam pytanko, ja odpowiem chętnie, czy tam gdzie. No, wszędzie możecie pisać. Bardzo dużo osób nie ma prywatnie na Facebooku, to tam tak. Przeważnie piszecie. Jak chcecie, to piszcie do strony. A Snapa czasami też, no, internet teraz tutaj uruchomię, no to już o mi pikać zaczyna, w sumie jest taka godzina, że nie bardzo, ale jak tak gdzieś jak wysiadasz z kabiny po nie, z kabiny, tak po z kabiny to nie, bo jak mam Wi-Fi to jeszcze. No chociaż też. W kabinie staram się mieć włączony internet w telefonie, nawet jak nie mam Wi-Fi. Chociaż przeważnie noszę przy sobie router. No to też. Jak on jest w kabinie jeździ. Mobilny, naładowany jest, to nawet mam w kieszeni i to sobie śmiga. Teraz tam coś bateria szwankuje. A no, a to on już tam ma parę lat, nie wiem tam. Do USB i też. Ale fajna sprawa jest Wi-Fi w ciągniku. Tak, no to tak niektórych może to dziwiło, czy ja wiem, czy to coś takiego nadzwyczajnego. Tak jak w ciężarówkach, w kabinach, no zawsze kierowca jedzie tam gdzieś na 3 tygodnie, czy na ileś, no to musi mieć internet. A tam za granicą też różnie to bywa, jak tam jakieś taryfy, nie taryfy, z telefonu ciągnąć. No nie wiem, ja się nie znam, to tutaj ten oto gościu z boku by mógł bardziej. A czemu ja? Bo ty jesteś informatyk. Może ja jestem operator. Takie tematy bardziej się zgadza. Mnie interesują. Zgadza się. Dobra, to trzeba puszczać render, no i chyba nie będziemy pokazywać, jak to tam skaczą no, słupki, nie? No co tam. Może, no nie wiem, ja nie wierzyłem, jak Filip mi mówił, że my kupimy laptopa i on będzie ile razy szybciej robił? Od tego no, dużego? Około 10 razy szybciej. Dla mnie to było niemożliwe. Ja zawsze mimo, myślałem, że duży komputer, że duży komputer taki tutaj stacjonarny, że to wiadomo, jest duże, mocne, toporne, że to będzie szło. A to jednak postęp jest tej techniki. No. Takie główienko małe, a jaką to robotę robi. I przede wszystkim, że w każdym miejscu dostępne. Nawet i w kabinie montować. No, a to wiadomo, to jest laptop, ale no naprawdę, ja się nie spodziewałem, że to może robić lepszą robotę jak takie duże coś. No tyle, że masz 3 monitory, to jest fajne. Jest dużo praktyczniej się montuje, tak jak o zwykły filmik, ale już przy vlogu tych 3 monitorów. Na kolanie są, filmiki montujesz, tak, w szkole, nie w szkole. Nie są wykorzystane te 3 monitory, ale przy jakichś takich filmikach zwykłych, gdzie jest dużo materiału, dużo wszystkiego, to jednak te 3 monitory się naprawdę sprawdzają i warto. No, dobra. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Trzymajcie się. Na razie.